Przypominam sobie, jak akurat 15 lat temu proporczyk 12 pułku Anów Podolskich zawisł na gruzach klasztoru. A o tej porze już poleciłem wywiesić naszą biało-czerwoną chorągiew. Jako znak Polacy zdobyli Monte Cassino. Monte Cassino urosło do słowa symbolu na świecie. Jest tak zawsze, że jest kilka bitew w wojnie, które każdy naród zna i pamięta. A tutaj chwaliły się kontyngenty najlepszych wojsk, jakie były na świecie. Amerykańskie, angielskie, brytyjskie, nowozelandzkie, kanadyjskie, hinduskie, francuskie, marokańczycy, algierczycy. Te wzgórza pełne są krwi przelanej za wolność, przelanej o zdobycie tej wolności. I pamiętam, kiedy jeszcze od Campobasso dowódca 8 Armii przyjechał do mnie i oświadczył, że w ramach ogólnej ofensywy drugi korpus ma zdobywać Monte Cassino, musiałem się zastanowić. Było to zadanie bardzo trudne, ale rozumiałem przede wszystkim, że to był okres, kiedy żołnierz polski musiał wejść do walki. Miałem do wyboru odmówić i przyjąć zadanie 13 Korpusu w dolinie rzeki Liry. Mnie tylko jedna rzecz napawała troską, to jest straty. To jest ilość poległych. To jest ubytek najlepszych naszych żołnierzy. Ale wiedziałem, że na wojnie tak bywa, że na odcinku wydawało się spokojniejszym, straty mogą być też większe. I tak było. 13 Korpus miał straty większe. Ale kto zna Dolinę Liry? Monte Cassino dzisiaj przy wspaniałej pracy wszystkich organów korpusu, bo to było przygotowanie tej bitwy, mozolne, budowanie dróg w ogniu, zadymienie całej tej okolicy setkami tysięcy świec dymnych, bo stąd widoczny był każdy człowiek. Dowodzenie amunicji, ciężarówkami, potem samochodami lekkimi, potem na mułach, potem na plecach, hen na te wzgórza, a mieliśmy do czynienia nie tylko z terenem zamienionym w twierdzę, ale bodaj z najlepszym żołnierzem niemieckim. Nie będę mówił o wysiłku żołnierzy. Wszyscy go dali. Wszyscy. Zarówno piechota, tutaj pomnik jest na tym wzgórzu 593. Kresowa dywizja San Angelo. Czołgi nasze Albaneta. To wszystko są tylko wyrazy, bo ich nie można ująć. Wysiłek był wszelki. A ile ludzi uratowały nasze szpitale, nasi lekarze. Nie można tutaj mówić o całości bitwy. To jest za wiele czasu i za bolesne dla nas każdego. My tylko wiemy, że te 1000 walecznych, którzy tu leżą na tym cmentarzu, to są nasi najdrożsi bracia, którzy dali życie o wolność ojczyzny. I po bitwie wyryliśmy napis. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Co to znaczy wierni w jej służbie? To znaczy się, że walka, którąśmy rozpoczęli, zmuszeni do niej we Wrześniu, dalej trwa. O wolność, niepodległość ojczyzny, o szczęście narodu polskiego. Bo ta bitwa tu na wzgórzach nie była skończona 18. 18 zawisł na sztandar, ale było Piedimonte, ta twierdza, którąście widzieli po drodze. Było Monte Cairo, była Pisa Corno. To wszystko były walki jednego obrębu nazwanego Monte Cassino. Żołnierze nasi rozumieją dzisiaj nie tylko drugiego korpusu, ale wszyscy na obczyźnie, że wszystkie nasze bitwy krwawe jak Bolonia, jak Ancona, Loreto, Metauro, jak wszystkie inne razem my łączymy jednym słowem. To jest Monte Cassino. Dlatego, że ta bitwa jest własnością całego narodu polskiego. I my wiemy, że dzisiaj tak jest. I my wiemy, kiedy tam śpiewają maki, to wszyscy stają i są wzruszeni, jak my. Ale często się ludzie nie zastanawiają nad tym,
skąd ten żołnierz tutaj przyszedł? Co to za żołnierz polski? Czy to odżyły legiony Dąbrowskiego? Skąd ten żołnierz się wziął? Otóż ten żołnierz, za wyjątkiem jednej brygady karpackiej, to był więzień i łagiernik Sowietów. To był ten żołnierz, któryśmy wyszli 115 tysięcy ludzi. A my wiemy, że pomimo, że część wróciła do Polski, jeszcze setki tysięcy umierają w tej chwili w łagrach Syberii. My walczyliśmy o szczęście narodu polskiego, o wolność. My wiemy, że dzisiaj naród polski jest z nami. Jest z nami, wierzący w Boga, wierzący w sprawiedliwość, mający wiarę i nadzieję, ale rządzony jest przez komunistów. A komunizm to nie jest prawda. Komunizm to nie jest honor. Komunizm to nie jest dobroczynność. Te słowa są tam wyrzucone. Po bitwie tutaj często były głosy od komunistów. Generał Anders tak wielkie straty poniósł. Prawda. Bolesne dla mojego serca straty pułkowników, majorów, kapitanów, poruczników, księży kapelanów, lekarzy, szeregowców, saperów, ułanów piechoty. To leży wszystko tutaj. To jest tu na tym cmentarzu. Ale czy oni pamiętali o tym, jak jeszcze w Rosji będąc zmarło nam bez lekarstw prawie 7 tysięcy ludzi w mundurach? Czy oni pamiętają o tym, że wymordowali nam 4 z górą tysiące oficerów w Katyniu i jeszcze 12 tysięcy w innych Katyniach, że brak jest tam tylu setek tysięcy ludzi wymordowanych przez bolszewików? Póki tchu mego w piersiach będę o tym mówił.